Dzień dobry, w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Sprzątanie noteci. Mecz Kujawi i Nowrocław. Za nami wiosenne sprzątanie noteci. Niestety zaledwie na jednokilometrowym odcinku rzeki zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Łącznie to kilkaset kilogramów różnych odpadów. W akcję jak zwykle włączyli się harcerze ZHR. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano wiele konkursów i atrakcji. O całej akcji rozmawialiśmy z bosmanem przystani Piotrem Bandurskim. No tak, kolejna akcja sprzątania noteci. Z jednej strony cieszymy się, że te akcje są organizowane, z drugiej strony jest pewien smutek, że ciągle tych śmieci nie brakuje. No to jest smutna konkluzja tych akcji. Ja wolałbym, żebyśmy się spotykali edukacyjnie na przykład na przystani i rozmawiali o ochronie środowiska, rozwiązywali konkursy i bawili się w gry, nie sprzątali noteć. Niestety już wiemy, chociaż akcja trwa dopiero 45 minut, ale już wiemy, że tych śmieci już sporo będzie, bo już worki wracają na przystań, już się robi spora ich ilość. Rozmawiałem z harcerzami, przeróżne fanty znajdujecie. Trochę, żeby zrobić z tego wszystkiego trochę większą grę, żeby to sprzątanie było samym takim nudnym sprzątaniem, to w tym roku mamy dwa konkursy. Na największy śmieć znaleziony i najdziwniejszy. Zobaczymy, co będzie. Już wiemy, że są opony, już wiemy, że jest jakaś zwinięta siatka rybacka. Za chwilę dojdą następne. Ta akcja ma też pewien taki wymiar edukacyjny i wychowawczy, prawda? Tak, dlatego że już od 2014 roku robimy te akcje sprzątania. Staramy się, żeby tymi akcjami jak najwięcej było właśnie edukacji, tak żeby to było wychowawcze. Dlatego wciągamy nasze harcerki, harcerzy w tą akcję, dlatego zapraszamy też wszystkich z zewnątrz, z miasta, z powiatu, żeby się włączyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda ta nasza noteć, jak wygląda ten teren obok. Udało nam się namówić Wody Polskie po raz kolejny na to, żeby się włączyły w tą akcję. Jest stoisko Wód Polskich, gdzie tam też można wiele dowiedzieć się o ekologii rzeki, o ekologii wody. Zapraszamy. No, to mamy taki wymiar właśnie edukacyjno-wychowawczy. Też podsumowujecie dzisiaj różne konkursy, wiele atrakcji przygotowaliście dla najmłodszych. Tak, bo chcemy jak najwięcej wciągać młodych ludzi. Dlatego dla nich musi tych atrakcji jakby coraz więcej, więcej tych impulsów do działania. Tym lepiej. Dlatego jest dzisiaj zakończenie czwartego harcerskiego turnieju szachowego pod patronatem starosty nowrocławskiego, pani Wiesławy Pawłowskiej. Te puchary będą wręczane o 15:45 i tym zakończymy ten turniej. Będziemy o godzinie 13:30 robić zawody kanu kontra kajak, dlatego że mamy kanu, które sami zbudowaliśmy i chcemy dzisiaj pokazać, że da się tym pływać, że można samemu coś takiego zbudować i ten konkurs będzie trwał. O godzinie 15 kończymy kolejny konkurs plastyczny dla harcerzy i harcerek, konkurs pod nazwą Polska Walcząca, który jest pod patronatem IPN-u. Dziś będzie ten konkurs zakończony i wręczone też nagrody. Jesteśmy na przystani kajakowo-żeglarskiej, no to muszę zapytać, no tak oficjalnie można powiedzieć, że dzisiaj rozpoczyna się sezon, prawda? Pogoda sprzyja, więc tym bardziej, jak najbardziej. Od dziś rozpoczynamy sezon wodny na naszej przystani. Od dzisiaj można wypożyczać kajaki. Zapraszam serdecznie już od majowego weekendu. W każdy weekend, od piątek, sobota, niedziela wypożyczalnia jest czynna. A w tygodniu, jak ktoś skontaktuje się z nami telefonicznie, przez Messengera, Facebooka, SMS-em, też przyjedziemy w tygodniu, otworzymy, wynajmiemy kajaki. Zapraszamy. Sezon oficjalny dziś otwarty. Dużo macie tych kajaków? Kajaków mamy 25 sztuk takich spławnych, więc nawet grupa do 50 osób jesteśmy w stanie, że tak powiem, przygotować taki spływ, ale korzystam też z pomocy, między innymi z klubem żeglarskim Popiel w Kruszwicy, którzy też mają kajaki i wspólnie czasami robimy takie właśnie akcje, żeby dla większej grupy przygotować spływ. No to świetna rzecz, bo wcześniejsze lata pokazały, że mieszkańcy coraz bardziej przekonują się do tej formy rekreacji. Tym bardziej, za każdym razem to podkreślamy, że noteć to jest świetna rzeka do tego sportu. Świetna rzeka właśnie dla tych, którzy raczkują w tym temacie, którzy są początkującymi kajakarzami, dlatego że ona ma spokojny nurt, jest bezpieczna, na tyle szeroka, że nie ma żadnych przeszkód na trasie, można spokojnie z dziećmi pływać i się uczyć.
I jest gdzie pływać, bo mamy trasy, które są takie jednodniowe dla rodzin doskonałe, czyli z naszej przystani możemy popłynąć do Łojewa, z naszej przystani możemy popłynąć do Kruszwicy, z naszej przystani możemy popłynąć do Pakości i możemy też wrócić, dlatego że nurt jest na tyle spokojny, że damy radę nawet płynąć, że tak powiem, i z nurtem, i z powrotem. Kujawia przegrała z Pomorzaninem Toruń 0-1, chociaż z przebiegu meczu na to nie zasługiwała. W sobotę do Inowrocławia przyjechał niby przedostatni w tabeli zespół. Mecz z zespołem z Grodu Kopernika został rozegrany w ramach 24. kolejki 4. Ligi Kujawsko-Pomorskiej. Po 23 spotkaniach Kujawia Inowrocław zajmowała 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Podopieczni Piotra Gruszki plasowali się z dala od strefy spadkowej, a przewaga nad nią wynosiła 7 punktów. Pomorzanin jednak w rundzie wiosennej obecnych rozgrywek bardzo się wzmocnił i zdobył 11 punktów. Torunianie w przerwie zimowej dokonali gruntownego przebudowania składu i wzmocnili swój zespół kilkoma ciekawymi zawodnikami. Czołową postacią nowego Pomorzanina jest Maciej Jankowski. Skrzydłowy jesienią reprezentował barwy Lecha Rypin, zdobył wówczas 5 goli, a na wiosnę zdołał już 3-krotnie trafić do siatki rywali w barwach Pomorka. I to właśnie ten zawodnik strzelił w 72 minucie jedynego gola. Do tego Jankowski był najlepszym zawodnikiem meczu. Po lewej stronie, na której grał Pomorzanin, stworzył najwięcej groźnych sytuacji. Trenerze, wynik niekorzystny po dość chyba wyrównanym meczu i taka właściwie jedna sytuacja zdecydowała. No zgadza się. Myślę, że nawet my mieliśmy troszeczkę więcej sytuacji. Jeden strzał taki, no to nie można powiedzieć, że to była nawet 100% sytuacja i decyduje o wyniku meczu. Szkoda, bo uważam, że przynajmniej na remis zasłużyliśmy. Tak, bo właśnie nawet ta bramka chyba padła po takim okresie, kiedy to właśnie Kujawia miała więcej takich konkretniejszych sytuacji. Tak, zgadza się. Była seria stałych fragmentów gry, rzutów rożnych, kilka sytuacji. Chyba po strzale Błażeja po poprzeczce. W pierwszej połowie też mieliśmy dwie sytuacje Błażeja, także no szkoda, bo z przebiegu meczu, ale przede wszystkim ze stworzonych sytuacji, to uważam, że przynajmniej na remis zasłużyliśmy, jak nie na zwycięstwo. No ten zawodnik, który strzelił bramkę, to chyba był taki najgroźniejszy zawodnik, bo on dużo akcji przeprowadził, to właśnie tą lewą stroną ciągle grał. No tak, zgadza się, to jest, znamy tego zawodnika, jest bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem i niestety bramkoszczelnym, jedną sytuację, którą miał, to wykorzystał. No i też kibice muszą wiedzieć, że to był mecz z zespołem, który jest zupełnie innym niż ten, który grał w poprzedniej rundzie. No tak, zgadza się, tam zimą zespół przeszedł rewolucję, weszło bardzo dużo zawodników i na wiosnę zupełnie inaczej się prezentują niż jesienią. I teraz za tydzień kolejne spotkanie z zespołem z dołu, ale to chyba nie jest zespół, który się wzmocnił, czyli no tutaj chyba trzeba bardzo mocno już się nastawić na punkty. No oczywiście, w każdym meczu chcemy zdobywać punkty. Zespół Orląt, no nie można powiedzieć, że się nie wzmocnił. Wzmocnił się bardzo mocno. Przyszedł Witucki, środkowy napastnik, bardzo bramkoszczelny i środkowy obrońca, także to są duże wzmocnienia. No natomiast nie tak bardzo jak zespół Pomorzanina. No i oczywiście z nastawieniem na walkę o 3 punkty wychodzimy za tydzień. No właśnie, bo te 3 punkty są potrzebne, bo niby jest kilka punktów na strefę spadkową, ale do końca jest jeszcze tyle grania, że to jeszcze cały czas jest za mało. Tak, oczywiście. No, zdajemy sobie z tego sprawę, że troszeczkę tej przewagi sobie wypracowaliśmy, ale jeszcze kilka punktów trzeba zdobyć. Najbliższe już za tydzień. Mam taką nadzieję i jestem o tym przekonany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trener Kujawi Piotr Gruszka. Dziękuję bardzo. W najbliższy weekend Kujawia podejmować będzie ostatni w tabeli zespół Orląt z Aleksandrowa Kujawskiego. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.